O 1000 zł zdrożeją groby murowane na Suwalskim Cmentarzu Komunalnym. Wynika z projektu uchwały, nad którą pochylą się radni w najbliższą środę. Za murowane miejsce pochówku dla jednej osoby trzeba będzie zapłacić już nie 4,5, a 5,5 tysiąca złotych. Grup rodzinny, czyli taki dla dwóch osób, będzie wiązał się z wydatkiem na poziomie 7000 złotych. Ale nie tylko one będą droższe. Do tej pory za niszę w Kolumbarium rodziny pragnące umieścić w niej urnę z prochami musiały zapłacić od 2 do 3 tysięcy złotych. Jeśli radni zaakceptują projekt nowego cennika, opłata za tę samą usługę i miejsce będzie wynosiła aż 5 tysięcy. Ta opłata przewyższa wartość zasiłku pogrzebowego, który wciąż wynosi zaledwie 4000 zł. Wprawdzie od kilku miesięcy mówi się o jego podwyższeniu, ale póki co tylko mówi. Tymczasem w uzasadnieniu uchwały podpisanym przez włodarza miasta czytamy, że zmiana cennika i co za tym idzie, kosztu pochówku nie dotknie osób mniej zamożnych, bowiem groby ziemne będą kosztowały tyle, ile do tej pory. Podwyżka, zdaniem prezydenta, nie zachwieje też popytem na murowane miejsca pochówku. Wzrost opłaty za bezterminową niszę w Kolumbarium z 3 do 5 tysięcy zł w uzasadnieniu nazywa się urealnieniem opłaty. Uzasadnienie przytacza również ceny obowiązujące w innych miastach. W Łomży opłata za bezterminowe korzystanie z Kolumbarium wynosi ponad 8,5 zł. W Ełku za 20 dwudziestoletnie miejsce w niszy płaci się niespełna 2300 zł. Za nową suwalską opłatę można by zatem opłacić dwa takie okresy. W tym samym uzasadnieniu czytamy również, że pochówek prochów w kolumbarium oznacza najniższy koszt, bowiem nie wiąże się z budową nagrobka. Według danych podanych w uzasadnieniu w 2016 roku koszt budowy pierwszej ścianki kolumbarium wyniósł 227 tysięcy zł. Budowa tego rodzaju obiektu teraz to wydatek niemal 670 tysięcy. To również ma uzasadniać wzrost opłat za nisze.